Widzą Państwo na ekranie wynik zupełnie niespodziewany, zgoła sensacyjny. Jeszcze kilka miesięcy temu, nie chcę powiedzieć kilka lat, trudno było przypuszczać, że mistrzem Europy drużynowym będą Białorusini, a teraz wiele na to wskazuje. Wszystko w rękach tego zawodnika, którego przecież wielokrotnie, kilkanaście co najmniej razy, jeśli nie więcej, gościliśmy w Polsce. Od 17 lat w czołówce europejskiej jako 17-latek dał się poznać podczas Mistrzostw Europy w Pradze. Wówczas w grze pojedynczej pokonał naszego Andrzeja Jakubowicza i była to niespodzianka dla nas, niemiła, ale okazało się, że ten Niemiec ma wielki talent. Wiele, wiele sukcesów, przede wszystkim w grze deblowej z Fetznerem, ale także w singlu, to w końcu mistrz Europy sprzed 11 lat, to zwycięzca turnieju Europa Top 12, to zwycięzca Pucharu Świata, wiele, wiele znakomitych występów i teraz staje przed szansą obrony, przynajmniej na kilkanaście minut, może na dłużej, szans Niemców na złoty medal, no bo jeśli by Roskop wygrał, to pewnie Timo Boll miałby z tym Szczytninem większe szanse niż Roskop w pierwszej grze, ale jak to zrobić, kiedy Samsonow jest tak znakomicie dysponowany? Szans Roskop nie ma dużych i może paradoksalnie to jest jego największa szansa. Władimir Samsonow, wspaniały zawodnik, genialnie tutaj spisuje się w Courmayeur, jest w tej chwili absolutnie głównym faworytem do zwycięstwa w grze pojedynczej. Na razie jednak myśli o pierwszym w historii złotym medalu drużynowym dla reprezentacji Białorusi, ten znakomity pingpongista. A ja już dziś chciałem Państwa zaprosić, wspomniałem o grze pojedynczej w sobotę i w niedzielę, wiele relacji w Eurosporcie z półfinałów, ćwierćfinałów, finałów zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Serdecznie zapraszam. Tymczasem rozpoczynamy czwartą partię meczu finałowego. Niemcy-Białoruś. Pojedynek Władimira Samsonowa na naszych ekranach z Jürgen Roskopfem. Błyskawiczny backhand. Samsonow właściwie nie musi specjalnie wymyślać jakiejś dodatkowej taktyki. Będzie grał podobnie jak z Timo Bolem, no bo przecież rywal jest również leworęczny i całą swoją grę od wielu, wielu lat opiera na forehandzie, ale od czasu do czasu będzie starał się tak atakować. Jakaś wymiana tutaj Roskopfowi nic nie da. Musi próbować atakować z backhandu, z tym, że jak widzimy, ma również duże kłopoty z odbiorem serwisu, tak jak to było w przypadku Timo Bolla. No tak, cały czas trzyma go w tym backhandzie, spycha jak najbardziej w prawo Niemca, żeby nie dać mu szansy na zagranie z tej jego ulubionej lewej strony. Tym razem błąd, ale prowadzenie wciąż wysokie, 5-2, podaje raz jeszcze Roskop. Udało się dwa razy odegrać z backhandu Niemcowi i zdobył punkt w nagrodę. Brawo! Był, widział przecież poprzednią grę i wie, że próbuje Samsonow od czasu do czasu właśnie te długie serwisy na forehand i zdążył być pięknie. Zdobył kolejny punkt. Niespodziewanie układa się ten set. Troszkę jakby eksperymentował Samsonow, on tak lubi, a potem w decydujących momentach przyspiesza. I już jest precyzyjny, dokładny, skoncentrowany, tak jak w czasie meczu z Timo Bollem. 8-4, serwis Białorusina.
znów 4 punkty przewagi w tym otwierającym mecz w secie 9-4. Nieprawdopodobną, wracając do tego meczu, pierwszego bola z Samsonowem, reakcja momentami Samsonowa jest zupełnie nieprawdopodobna. Ten człowiek jest jakby zaprzeczeniem swoich powolnych, pozornie ruchów, ale reaguje błyskawicznie. Nie ma szans, Timo Boll nie miał szans w poprzednim meczu, jeszcze mniejsze ma Jerk Roskow i 1-0 prowadzi Władimir Samson. I dwa sety już tylko potrzebują Białorusini do wielkiej, sensacyjnej zupełnie historii zdobycia złotych medali Mistrzostw Europy w tenisie stołowym. Białoruś finalistą to była niespodzianka, ale Białoruś złotymi medalistami to jest sensacja. Trudno zresztą, powiedzmy to drodzy Państwo szczerze, znaleźć tutaj inne rozstrzygnięcie. Samsonow jest znakomity. Samsonow w takim stylu grający nie będzie miał kłopotów z pokonaniem Roskopfa. Jeśli wygrał 3-0 z numerem 1 na świecie Timo Bolem, tym bardziej nie powinien mieć kłopotu, jak to widzieliśmy w pierwszym secie. No, ze znacznie przecież starszym o całe 13 lat Roskop. Wszystko zablokuje, a kiedy trzeba, zaatakuje i do końca trzyma rywala w niepewności. Tak jak teraz, czy będzie ta piłka leciała w prawo, czy w lewo, rozrzuca po stole z precyzją, dokładnością zegar mistrzowski. Tym razem jednak trafi w taśmę, piłka wyleciała za stół, 1-1. I jeszcze ten serwis, bardzo trudny. Przystawił rakietkę Roskow, ale piłka wyleciała za stół. Teraz zdążył się dobrze Niemiec ustawić i zaatakował z forehandu. To prosty błąd. Nie powinien się zdarzyć Roskopowi, ale łatwo to powiedzieć, kiedy walczy się o tę niewielką szansę, bo przecież ona umyka te złote medale. 5-4-2. Drugi set. Coraz głośniej zachowuje się ten spokojny przecież Samsonow. Pewnie jeszcze 1-2 punkty i Roskow zapewne poprosi o czas. Będziesz szukał gdzieś tej koncentracji. Na razie zdobył punkt. Przesuwał się do środka, tymczasem Samsonow w ostatniej chwili zmienił kierunek zagrania i już nie było tak łatwo odegrać tę piłkę. Męczy się, stara się, walczy Roskow, ale wie, że będzie to piekielnie trudne. Jeden z nielicznych błędów Samsonowa, troszkę spóźniony, nie zdążył z tym topspinem z forehandu i piłka wyleciała ze stołu. 7-4 dla reprezentanta Białorusi. I już 4 punkty przewagi. Jeśli Samsonow
będzie prowadził 2-0, a wszystko na to wskazuje. Szanse Roskopfa można oceniać w liczbach. No, powiedzmy sobie szczerze, daleko po przecinku. Dziewięć, pięć. Wychowany w Mińsku Władimir Samsonow blisko, coraz bliżej zwycięstwa w drugim secie. Jeszcze Niemcy dopingują, będą dopingować do końca swojego zawodnika, ale przy tak błyskawicznych uderzeniach z jednej i drugiej strony topspin z forehandu, proszę zobaczyć, nie do odebrania. Potężny, rotacja tak silna, że piłka odskoczyła od rakietki Niemca i 11 punkt, 2-0 dla Samsonowa, 2-1 dla Białorusi. Za kilka minut wielka radość w hali w Courmayeur, w obozie białoruskim wielka radość w Mińsku. Złote medale Mistrzostw Europy w grze, w turnieju drużynowym mężczyzn, bardzo, bardzo blisko. To niesamowite, ale wygląda na to, że trzecie kolejne zwycięstwo w takim samym stosunku, 3-1. Najpierw z Polską Samsonow Błaszczyk 11-8, 11-8, 11-4, Szetynin Krzeszewski 11-3, 11-7, 11-1, Czumakow przegrał z Kusińskim 11-7, 11-5, 9-11, 11-0 i 3-11. I wreszcie Samsonow Krzeszewski 11-1, 11-8, 11-9. Łatwe zwycięstwo Białorusinów, a później w takim samym stosunku 3-1 wygrali Białorusini z Szwedami, 14-krotnymi mistrzami Europy. Najpierw Szetynin pokonał 3-2 Hakansona i to była kluczowa partia tego meczu, 11-4, 3-11, 11-4, 6-11 i 6-11. Patrząc od strony Hakansona, potem Samsonow wygrał z byłym mistrzem świata Personem 3-1. Później punkt zdobył Lundqvist po zwycięstwie nad Czumakowem. Wreszcie Samsonow gładko 3-0 wygrał z Hakansonem i wszystko wskazuje na to, że historia się tutaj powtórzy. Zdecydowała na pewno pierwsza partia, kiedy Szetynin pokonał Roskopfa 3-2. Po kancie piłka spadła na kant, no ale ten Roskopf miał dzisiaj takiego pecha w pierwszej grze. Przypominam, bodaj 6 razy piłeczka spadła na kant stołu po zagraniu Szczetynina. Także coś mu się należy. Niewiele już tych szans ma na złoty medal, ale walczy. 3-3. Jeszcze tam sobie pokrzykuje pod nosem. Jeszcze się mobilizuje. Jeszcze liczy na to, że może los uśmiechnie się do niego. Nie dało się. Nie da się. Trzyma go głęboko w backhandzie. Cały czas Samsonow nie dopuszcza do ataku forehandowego. Zepchnięty Niemiec ma za mało amunicji, chociaż akurat teraz, jakby na przekór moim słowom, dwa razy Rosi zagrał bardzo pięknie z backhandu. Topspin przyniósł mu punkt. Brawa! Publiczność by też chciała jeszcze oglądać ten piękny tenis stołowy. I piąty punkt Niemca. Pierwsze prowadzenie w tym meczu. Ale czy tej energii, zapału i umiejętności starczy Roskopfowi do końca seta? Świetny return, bardzo dobry atak, 6-4.
rzadko otrzymuje piłkę na forehand. Samsonow wtedy jest nieco zaskoczony, czasami nie zdąży się ustawić. Znów pechowy Rostow, on dzisiaj nie ma szczęścia. Po taśmie na stół spadła piłeczka, po zagraniu Samsonowa punkt dla Białorusina. No tak, no tak, taki return nie mógł niestety pozostać bez punktu. To było wspaniałe zagranie, proszę zobaczyć. Próbował tam dogonić piłki Niemiec, ale nie miał szans i wszystko wróciło do równowagi. Tak jest. Kolejny raz forehand, nie dał się zaskoczyć Samsonow, był tam, jego długa ręka dokończyła dzieła. 7-6, 4 piłki pozostały do złotych medali dla reprezentacji Białorusi. To jest absolutnie sensacyjne rozstrzygnięcie, ale oglądając te mecze wczoraj ze Szwecją, dzisiaj z Niemcami, nie mamy wątpliwości, że absolutnie zasłużenie zdobyli. Samsonow jest tutaj poza zasięgiem rywali. Przegrał na razie tylko jednego seta z Jürgenem Perssonem. I to wszystko. Pozostałe gry 3-0 z Polską, Szwecją i prawdopodobnie teraz z Niemcami. Na razie 7-7. A więc wszystko, co rywale zdobyli w całym tym turnieju drużynowym w meczach z Samsonowem, to jak do tej pory jeden wygrany set. Pięknie grali, ale potem zmienił kierunek Samsonow i już Rostow nie był w stanie dogonić tej piłki. W powietrzu go została, próbował się ustawić, nie dał rady. Dwa razy zablokował, ale Niemiec gra lepiej niż potrafi w tym momencie. 8-8. Piękny tenis stołowy oglądamy dzisiaj w Courmayeur. I 9-8 dla Rostowa. Bardzo mądra strategia Niemca, coraz częściej gra w prawo tam, o właśnie, na forehand i pomylił się kolejny raz Samsonow. Dwie piłki setowe dla Jerga Rostkopfa. Zdziwiony jakby trochę Samsonow, wydawało się, że rywal już jest na kolanach, ale Rostkow zawsze był szalenie ambitny. I wygrał seta. Drugiego seta dopiero przegrał w tym turnieju Samsonow. A więc mecz trwa dalej. Niemcy jeszcze tego meczu nie przegrali. 2-1 w setach prowadzi Samsonow z Rostkowem i będą grali dalej. Widzimy ten rezultat. Przypomnę, 2-1 dla Białorusi w meczu finałowym drużynowych mistrzostw Europy w tenisie stołowym. Od jutra rozpoczną się gry pojedyncze, deblowe, gry mieszane, jak zawsze tradycyjnie na mistrzostwach Europy w maju, w połowie maja w hali Bercy, w Paryżu indywidualne mistrzostwa świata, również na antenie Eurosportu, a więc będziemy oglądali wielkie gry właśnie tego zawodnika, Samsonowa, Bola, innych europejskich gwiazdorów w meczach ze znakomitymi Chińczykami, Japończykami, Koreańczykami. Wielki, wielki tenis stołowy, chociaż tutaj również emocji brakuje. Świetnie przygotowani do tych mistrzostw są i Białorusini, i mimo wszystko Timo Boll, który dzisiaj przegrał, ale te mistrzostwa trwają do niedzieli i wcale nie jestem przekonany, że kiedy dojdzie do finału
gry pojedynczej Ball Samsonów, że będzie wynik taki jak dziś w drużynówce. I oglądamy już zupełnie innego Rostokwa. Rzucił się na Samsonowa z dwojoną energią. No tak, ale go natychmiast skontrował. Nie ruszył się nawet do tej piłki. Rostkow po prostu nie był w stanie. I wraca znów do gry wielki czempion. Rostkow taktykę ustaloną przez Istvana Korpę realizuje w 100%. Dwa razy w backhand, za trzecim razem forehand i nie zdążył dokładnie do tej piłki ustawić się Samsonow. No, ale teraz był tam, gdzie trzeba. Wróci na pewno do krótkiego serwisu Rostkow. Samsonowem ryzyko długiego podania jest straszne. Bardzo dobrze. Piękny backhand. Nie oglądaliśmy takich akcji w pierwszych trzech setach, a teraz wspaniale zagrał z backhandu, aż zupełnie zaskoczony Samsonow popatrzył na piłkę, popatrzył na rywala. No i on teraz będzie podał. Dwa razy odebrał, za trzecim razem próbował przejść na forehand, nie zmieścił się wyraźnie, nie ustawił się do tej piłki. Jeden backhand, potem próbował z forehandu, ale gdzieś tam spod pachy wyprowadzał to uderzenie, nie miał możliwości. Kolejne znakomite zagranie Samsonowa. Sześć, trzy. Dwa razy genialnie zablokował Samsonow, zwłaszcza ten pierwszy atak z forehandu, ale potem już nie starczyło precyzji. 6-4, podanie Samsonowa. Tak jest, dobrze, mądrze. 6-5, walczy, wspaniale walczy Rostkow z dużo przecież wyżej notowanym na świecie zawodnikiem. No i prawdopodobnie czas dla Samsonowa i nie jest tak łatwo, jak to było z numerem 1 na świecie Timo Bollem. Nie jest tak łatwo, jak to było wczoraj ze Szwedami i z Polakami. Stara prawda tenisowa mówi, że jak nie wygrywasz w trzech setach, to przegrywasz w pięciu. Na razie 2-1 prowadzi Samsonow i w tym secie również stan jest dla niego korzystny, ale tylko jeden punkt przewagi Białorusina nad Rostkowem. Uwierzyli Niemcy, że ten mecz się jeszcze nie skończy. Ach, jaka szkoda, fenomenalna wymiana, wspaniała obrona Samsonowa. Jakby bał się Rostkow mocniej zaatakować, a potem Białorusin przeszedł do kontrataku i zaskoczony Niemiec wyrzucił piłkę za stół. Szkoda wielka,
bo był blisko zdobycia punktu, kto wie czy nie, decydującego w tym secie. Wielkie brawa dla ogromnie ambitnej postawy Roskopfa, skazanego tutaj z góry na porażkę, a tymczasem walczy wspaniale. 5-7. Musiał zaatakować odważnie, niestety nieustawiony dobrze. Za szybka piłka od Samsonowa, nie zdążył się ustawić. 8-5, trzy piłki dzielą Samsonowa od zwycięstwa, a tym samym Białoruś od złotych medali Mistrzostw Europy w turnieju drużynowym. I już tylko dwa punkty. Dwa punkty do wielkiej sensacji, wielkiej niespodzianki, ale absolutnie zasłużone. I 10-5. Pięć piłek meczowych o złoty medal drużynowy Mistrzostw Europy w tenisie stołowym. I wygrali. Wygrali Białorusini jeszcze kilka miesięcy temu. Nikomu by to nie przyszło do głowy, a dzisiaj proszę, jaka radość. 3-1 z Polską w ćwierćfinale, 3-1 ze Szwecją w półfinale i 3-1 w wielkim finale z Niemcami. Ogromna niespodzianka, ale zasłużone zwycięstwo drużyny opartej na tym genialnym Samsonowie, którego teraz wszyscy ściskają i całują, bo to oczywiście przede wszystkim jego zasługa, ale i tego Szczetynina, który znakomicie walczył, zdobywał po jednym punkcie, bo przecież te dwa zwycięstwa Samsonowa nie wystarczyłyby do wygrania meczu z Polską, a później ze Szwecją i dzisiaj w meczu finałowym z Niemcami. Oglądaliśmy przepiękny tenis stołowy w pojedynku Roskopfa z Szczetyninem, a potem wspaniałą grę Samsonowa z numerem 1 na świecie Timo Bolem. 3-0 wygrał Samsonow z Niemcem Timo Bolem. No i nic dziwnego, że odbiera zasłużone gratulacje. Już troszeczkę brakowało Samsonowowi koncentracji w tym pojedynku z Roskopfem, który musiał wygrać i wygrał, ale jest naprawdę w znakomitej formie i złoto dla Białorusi. W finale Białoruś mistrzem Europy, Niemcy na drugim miejscu, brązowe medale dla Czechów i Szwedów. Samsonowa z Bolem, 3-1 z Roskopfem, 3-2 Szczetynin z Roskopfem. To punkty zdobyte przez Białoruś w drodze do złotego medalu.